Mamy coraz większą wiedzę, że stan żywienia, czy sposób żywienia kobiet ciężarnych i stylu życia ma przełożenie nie tylko na punkty skali Apgar, jakie noworodek otrzymuje, ale i na zdrowe dorastanie, a nawet na stan zdrowia w życiu dorosłym. Dlatego ogromny nacisk kładziemy na te 9 miesięcy, kiedy kobieta ciężarna może zmienić swoje nawyki żywieniowe. W Polsce wciąż jest nadmierne spożycie cukru, tłuszczu. Jest to ten czas na te prozdrowotne nawyki. Mamy też świadomość dzisiaj w gąszczu przeróżnych informacji, jak trudno jest kobietom poruszać się i wybrać z gazet, z mediów, z internetu te fachowe porady, tak? Czasami dosyć sprzeczne ze sobą. Stąd opracowaliśmy aplikację o dosyć prostym, chwytliwym tytule Zdrowa Mama, opartą na rzetelnych, aktualnych wynikach badań naukowych, gdzie przyszłe mamy mogą znaleźć w prosty sposób rzetelne odpowiedzi na nurtujące je pytania, co jeść, czego nie jeść, czego unikać, ile przytyć, bo pytanie czy jeść więcej lub jak dużo więcej, to jest jedno z podstawowych pytań, jakie sobie zadaje kobieta ciężarna po porodzie. Żywienie w ciąży nie odbiega jakby bardzo od tych ogólnych zaleceń żywieniowych, ale no jest kwestia taka, że od drugiego trymestru potrzebny jest dodatkowy posiłek, więc to tutaj też jakby były pewne braki wiedzy. No, myśmy pytali o to, jakie są prawidłowe przyrosty masy ciała w ciąży, więc też nie wszystkie panie zdawały sobie z tego sprawę, jaki powinien być prawidłowy zakres przyrostu, tego ciążowego przyrostu masy ciała. Była kwestia jakby kompozycji diety, które produkty stanowią jakby główne źródło energii, w jakich produktach znajdujemy te potrzebne składniki, w tym witaminy. Były też problemy z jakby oceną, jakie rodzaje aktywności fizycznej są rekomendowane kobietom w ciąży.